Dzień dobry, panie prezesie. To, co kilka lat temu właściwie jeszcze wydawało się chyba iluzją, prawda? Teraz się już zaczyna unaoczniać, wchodzimy w erę atomu. Czy tak jest rzeczywiście? Czy pan to potwierdza? I jakie to ramy czasowe tak naprawdę? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to jest dobry czas dla energetyki jądrowej, że przeżywa ona renesans. Nie tylko w Polsce, bo my tych doświadczeń jądrowych zbyt wielu nie mamy. Przeżywa renesans w całej Europie i na całym świecie, a my jako kraj, który będzie dopiero zdobywał doświadczenia z energetyką jądrową, możemy skorzystać w ten oto sposób, że przeskoczymy cały okres kilku dekad, kiedy świat uczył się tej energetyki jądrowej i dzisiaj możemy korzystać z największych już, najnowocześniejszych osiągnięć branży jądrowej na świecie. Czyli zrobić coś takiego, jak miało miejsce w bankowości. Przeskoczyliśmy epokę czeków, weszliśmy od razu w bankowość elektroniczną, a tym samym staliśmy się jednym z najbardziej rozwiniętych czy nowoczesnych systemów bankowych na świecie. I to samo czeka nas, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Jestem co do tego przekonany. Czyli to, że do tej pory jej nie mieliśmy, jest naszym atutem, bo będziemy mieli teraz najnowocześniejsze technologie, czy tak? Paradoksalnie tak może być. Będziemy korzystali z najbezpieczniejszych, najnowocześniejszych, najbardziej efektywnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Skorzystamy z dostawców, z tej technologii, którą dają nam dostawcy najbardziej doświadczeni na świecie, tacy na przykład jak GE Hitachi. I to pozwala mi powiedzieć, że rzeczywiście program, który założyliśmy, pierwsze reaktory jądrowe, małe reaktory jądrowe w 29 roku, jest realny i możliwy do osiągnięcia. I Orlen Synthos Green Energy, który reprezentuje, myślę, że jest w stanie zrealizować ten program. Dlaczego te małe reaktory są takie ważne? Jak one będą działały w całym systemie energetycznym? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że można je zrealizować sprawniej i szybciej, nie umniejszając kwestią bezpieczeństwa w żaden sposób, w żadnym nawet najmniejszym wymiarze. A zatem, skoro można je zrealizować szybciej, to są one odpowiedzią na potrzeby polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli na potrzebę transformacji w kierunku zeroemisyjności. Będziemy zgodnie z harmonogramem wyłączali zdekapitalizowane bloki węglowe, 200, 300. Musimy je czymś zastąpić. Wiemy już dzisiaj, że generacja z gazu nie jest optymalnym rozwiązaniem, mamy tego świadomość. W związku z powyższym czym? Odnawialne źródła energii? Jak najbardziej, tylko że one są niestabilne. W związku z powyższym czym? Nie ma innej możliwości z wyjątkiem energetyki jądrowej, ale nie dużej energetyki jądrowej, która powstanie w latach 35-36, tylko właśnie małej energetyki jądrowej, która, tak jak już to powiedziałem, możemy ją zrealizować jeszcze w tej dekadzie. Czyli to jest zaleta. Pierwsza to tempo, a druga to jest to, o czym mówimy teraz, kiedy używamy określenia energetyka rozproszona, która ma też znaczenie dla bezpieczeństwa. Oczywiście. Proszę zauważyć, że my możemy lokalizować nasze bloki jądrowe w tych miejscach, w których istnieje realne zapotrzebowanie na energię elektryczną, bez potrzeby inwestowania miliardów złotych w sieci przesyłowe. Możemy zlokalizować blok o mocy 300 MW lub multiplikować go w kilkunastu blokach w miejscu, gdzie będzie wyłączona jakaś elektrownia węglowa. To raz. Możemy zlokalizować blok tam, gdzie istnieją potrzeby ciepłownicze, czyli to, co zapowiedzieliśmy, w pobliżu miasta Warszawa, w pobliżu Krakowa, tam, gdzie realnie jest odbiorca, czyli potrzeby ciepła komunalnego. Możemy wreszcie lokalizować nasze elektrownie w tych miejscach, w których jest przemysł energochłonny. I tak będzie na przykład we Włocławku, gdzie naszym odbiorcą energii z naszych SMR-ów będzie Anwil Włocławek. Lub też w Stawach Monowskich, gdzie naszym odbiorcą będzie Synthos. Lub też w Dąbrowie Górniczej, gdzie naszym odbiorcą będzie ArcelorMittal. Czyli oszczędzamy na tym, że nie będziemy musieli inwestować w sieci przesyłowe. Jesteśmy konkurencyjni, ponieważ potrzebujemy wielokrotnie mniejszej powierzchni dla inwestycji niż duża energetyka jądrowa. Po trzecie, możemy wykorzystywać już dzisiaj istniejącą infrastrukturę pracującą dla dzisiejszych konwencjonalnych bloków energetycznych, na przykład chłodnie kominowe. I po trzecie, potrzebujemy zdecydowanie mniejszej ilości wody do chłodzenia, a zatem mamy większą swobodę poszukiwania lokalizacji w kraju niż duża energetyka jądrowa, której, uwaga, jesteśmy wielkim sprzymierzeńcem i będziemy dużą energetykę jądrową wspierali i dopingowali, bo to są nasi starsi bracia, więksi i starsi bracia. A kwestie bezpieczeństwa, panie prezesie, z całą pewnością jest tak, że takie społeczne przyzwolenie dla energetyki atomowej jest większe niż jakiś czas temu.
No ale pytanie o bezpieczeństwo jest zasadne, prawda? Zawsze. Zawsze i od tego zawsze zaczynamy. W energetyce jądrowej pierwszym kryterium podjęcia decyzji o inwestycji jest zawsze bezpieczeństwo. Dopiero potem ekonomika tego przedsięwzięcia, wartości biznesowe. Bezpieczeństwo jest numerem jeden i dlatego w każdym miejscu, w którym mówimy, o każdej lokalizacji, którą bierzemy pod uwagę, mówimy w ten sposób. Najpierw akceptacja społeczna. Najpierw zgoda społeczeństwa, lokalnej społeczności, władz samorządowych dla realizacji tego projektu. Dlaczego rozpoczynamy dzisiaj badania środowiskowe, monitoringi, badamy sejsmikę, a jeszcze nie mamy tej zgody? Ponieważ w momencie, w którym siądziemy z mieszkańcami do stołu i zaczniemy rozmawiać, chcemy mieć pewność, że dana lokalizacja spełnia podstawowe kryteria wymagane prawem polskim i międzynarodowym, że jest bezpieczna. Wtedy możemy odpowiedzialnie siąść do stołu i powiedzieć, drodzy Państwo, tutaj jest dokumentacja, możecie się z nią zapoznać, mieć stuprocentową pewność, że jest to bezpieczna technologia, a tutaj jest pakiet korzyści, które dla Was będą z tego tytułu płynęły. Podatki do gminy, miejsca pracy, dziesiątki miejsc pracy w firmach kooperujących, rozbudowana infrastruktura. To wszystko, mam nadzieję, przemówi do wyobraźni mieszkańców i w ten oto sposób zawrzemy jakieś porozumienie. No ale to jedno kluczowe pytanie. Czy energetyka atomowa jest bezpieczna? Jest wyjątkowo bezpieczna. To jest bezpieczeństwo, które często się porównuje do przemysłu kosmicznego. I czasami mam wrażenie, że jest nawet bardziej wyśrubowane. Tak oto, zgodnie z obowiązującymi dzisiaj regułami gry na rynku jądrowym, zdarzenie niepożądane, jakiekolwiek niepożądane zdarzenie na terenie elektrowni jądrowej nie może się zdarzyć częściej niż raz na 100 tysięcy lat pracy elektrowni. Jakakolwiek awaria, co jest w ogóle zdarzeniem science fiction, jakakolwiek awaria dzisiaj nie może się zdarzyć, mówimy o rdzeniu jądrowym, nie może się zdarzyć częściej niż raz na 1 000 000 lat pracy reaktora. Reaktor wbudowany jest na ponad 30 metrów w głąb ziemi po to, żeby w razie jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych, do których dojść niemalże nie może, nie doszło do jakiejkolwiek emisji. Działania reaktora kończą się na płocie działki, na której jest posadowiony. To jest strefa niebezpieczeństwa w jakichkolwiek sytuacjach niepożądanych, które, tak jak powiedziałem, nie mogą się zdarzyć częściej niż raz na 100 tysięcy lat pracy reaktora. Normy są tak wyśrubowane i pod kontrolą organizacji międzynarodowych, na przykład wiedeńskiej MAEA, która przyjeżdża na misję do danego kraju i kontroluje i sprawdza to, jak postępuje proces zdobywania pozwolenia po tym inwestycji, że o jakichkolwiek uchybieniach mowy być nie może. Jestem zupełnie spokojny. Gdyby dzisiaj ktoś mi zaproponował, że mogę swój dom wybudować tuż przy płocie elektrowni jądrowej, nie miałbym żadnych obaw. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.